Proszę Państwa, no dzisiaj matury zdają, jest w Ochenende ITP, weekend, no ale Państwo zobaczą, co dalej. On mówi tu o matematyce. To o matematyce jak mówi właściwie, zobacz. Przecież wiadomo, że to żydostwo, jak o matematyce mówi, no co? Janek Witek mi to powiedział. Matematyka nie była przedmiotem obowiązkowym na maturze. Zastanawiam się, na ile z tego właśnie, z tych przerw wynikają problemy, a na ile jednak wiąże się to z pewnym... Ta Jaszka z Francji, z Carcassonne, która się rodziła, mówi, że słuchaj, we Francji tam u Żydów to jest matematyka na bardzo wysokim poziomie, że tam na maturze to tak jak tutaj na studiach. Ja mówię, to ja wiele sobie wyobrażam, bo oni muszą matematykę mieć dobrze opanowaną, żeby tę lichwę pobierać, wiesz, tak opanować, tak jak ta Wielka Brytania, opanować cały świat tymi swoimi mackami, żeby z tego żyć, pobierając lichwę. No, a koniecznie się nie pomylić. Koniecznie się nie pomylić. Idźcie do pipilanku. Ona was nauczy. Pewne określone zadanie, jakakolwiek drobna zmiana w tym zadaniu powoduje zagubienie. Matematyka jednak ta nauczana na początku to jest tak istotny element, ja to powtarzam bardzo często, kiedyś rozmawiam o matematyce, że to nie tak, matematyki oczywiście uczy i jeszcze szkoła podstawowa, jeszcze gimnazjum, liceum, natomiast te pierwsze 3 klasy szkoły podstawowej to jest najbardziej newralgiczny moment, jeśli chodzi o nauczanie matematyki. Jeżeli tam coś będzie nie tak, to potem to negatywne podejście będzie pokutowało już przez wszystkie kolejne lata. A przy okazji to jest ten moment, kiedy o matematyce, o nauce jednak abstrakcyjnej trudno mówić, prawda, językiem obrazowym, zrozumiałym i prostym. No właśnie, ale to jest, na tym polega problem, że tak naprawdę nauczanie matematyki na tych pierwszych etapach może być bardzo konkretne. To znaczy, to jest po to, tak jak ja pamiętam swoje nauczanie matematyki, od tego potem też było odejście, teraz jest powrót do wykorzystania patyczków, do wykorzystania rzeczywistych przedmiotów, monet, banknotów, mąki, cukru, tego wszystkiego, co dziecko tak naprawdę może zacząć zrozumieć, skąd to się bierze i na czym to polega, że to nie jest coś, co jest tylko abstrakcyjne, że cyfra nie jest abstrakcyjnym jakimś czymś zapisanym na tablicy, tylko że to ma rzeczywiste przełożenie na to, co się dzieje tutaj w życiu takim rzeczywistym, tym, co dotyczy mnie każdego w takim realnym świecie. Egzamin obowiązkowy z matematyki za dni kilka, a potem jeszcze język obcy. Pana zapewne cieszy jako anglista fakt, że najwięcej maturzystów decyduje się właśnie na angielski. To jest bardziej kwestia, znaczy cieszy i nie cieszy. Podchodzę do tego dosyć spokojnie, gdyby wybierali inne języki, też mnie to cieszyło. Dobrze, że w ogóle język obcy jest przedmiotem obowiązkowym, bo to jednak też jasno ukierunkowuje, jasno pokazuje, że te 3 podstawowe języki, czyli język naturalny, ten ojczysty, język formalny, język matematyki, język obcy, to są pewne podstawy, podwaliny, które po prostu każdy musi znać. Tutaj nie ma przeproś, niezależnie od tego, czy to jest matura, czy to jest egzamin 8-klasisty, czy gimnazjalny jeszcze, to te 3 przedmioty są obowiązkowe. Ta popularność języka angielskiego to oczywiście odbicie tego, co się dzieje w świecie. To jest język najpopularniejszy, nauczany wszędzie i najczęściej wybrany przez wszystkich, tak naprawdę niezależnie od szerokości geograficznej, co jest odzwierciedleniem tego, że angielski stał się takim trochę lingua franca, taką trochę współczesną łaciną, gdzie on jest bardziej wykorzystywany jako narzędzie niż cel sam w sobie i to bardzo dobrze, że tak to funkcjonuje. Chociaż też trzeba mieć świadomość, że rośnie popularność języka hiszpańskiego. To jest wolno, to nie są skoki tysięczne. Natomiast to ja pamiętam, do pierwszej matury z hiszpańskiego przystąpiło około 200 osób. W tej chwili mamy około 600, więc to jest skok o dobre 300%. Może maturzyści zauważyli, że język hiszpański też jest bardzo popularny. Zyskuje popularność, tak. I angielskiemu aż tak bardzo nie ustępuje, chociaż oczywiście absolutny prym wiedzie jest jednak język Szekspira. Ponad połowa maturzystów zdecydowała się, prawda, na język angielski. Jakoś w części obowiązkowej dużo więcej, w części obowiązkowej prawie 90%. Ponad połowa zdecydowała się przystąpić do egzaminu z języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego. To zawsze był popularny przedmiot, teraz jest absolutnie numerem 1. Widzimy tendencję tutaj zwyżkową z roku na rok, coraz więcej maturzystów do tego egzaminu przystępuje i też to pewnie będzie dalej się... Dalej będzie ta liczba osób przystępujących do tego wzrastała. To się staje taki, ten angielski na poziomie rozszerzonym staje się takim egzaminem, który niby nie jest obowiązkowy, ale tak i tak większy do niego przystępuje. Kiedy zakończy się ten maraton? Kiedy poznamy, czy maturzyści i ich rodzice poznają ostateczne wyniki? Nie tak szybko. Ta sesja główna kończy się 23 maja. W czerwcu sesja dodatkowa dla tych wszystkich, którzy w trakcie tej
sesji majowej byli chorzy, bądź jakieś wypadki losowe im się przydarzyły, też muszą mieć możliwość przystąpienia do matury. To wszystko trzeba sprawdzić. Tu mówimy o chociażby z matematyki 400 tysiącach prac. To jest to ogrom pracy przed egzaminatorami. Także wyniki 3 lipca. 3 lipca, a zatem to jest dość nerwowa majówka dla sporej części tegorocznych maturzystów. Zastanawiam się, jak traktowana jest przez uczniów matura. Bardzo pewnie bardzo różnie. Są takie osoby, które podchodzą do niej bardzo poważnie. Myślą o konkretnych studiach, bardzo często w konkretnym uniwersytecie, na konkretnym kierunku. Jeśli są świadomi tego, że jest tam duże zainteresowanie tym kierunkiem, to wówczas robią wszystko, żeby uzyskać jak najwyższy wynik. Natomiast jest na pewno jakaś grupa zdających, którzy podchodzą do matury tak trochę na zasadzie sprawdzenia się sportowo, którym nie zależy tak bardzo. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jeśli wyjdzie, to dobrze. Jeśli nie wyjdzie, to drugie dobrze przystąpię za rok. I oni pewnie mogą tworzyć taki obraz, że matura to taka bzdura i tak właściwie nic nie znaczy, taki lajt. Natomiast naprawdę z naszych obserwacji wynika, że to nie jest lajt. Oni się naprawdę tym stresują. To jest pierwszy taki poważny egzamin. I pewnie dla ogromnej rzeszy maturzystów, nawet jeśli do tego nie przyznają, to nie jest takie znowu banalne doświadczenie. Egzamin, chociaż właściwie to jest kilka, nawet kilkanaście dni i kilka egzaminów, prawda? To jest cały cykl egzaminacyjny. To jest bardzo, no, przyznajmy szczerze, trudny moment w życiu. Zastanawiam też, jak podchodzą do tego egzaminu nauczyciele, bo ja pamiętam. Gdzieś w zakamarkach pamięci pobrzmiewają mi jeszcze głosy nauczycieli z mojej szkoły średniej, którzy maturę w wielu wypadkach traktowali jako straszak. Znaczy, to jest dalej traktowane jako straszak. To jest też pewien ten straszak, to jest może złe słowo, bardziej może nazwijmy to motywator, to znaczy nauczyciele... Mów samo przy słowie straszak. Straszak, motywator, może w takim razie pogódźmy się tak z łącznikiem, natomiast dla wielu nauczycieli ten taki... bacik, który matura tworzy, to znaczy, że coś może być na maturze, albo trzeba, jak chcesz przystąpić do matury, to musisz to umieć. To jest jednak jakiś sposób na zmotywowanie czy zachęcenie młodych ludzi do tego, żeby chociażby przeczytać lektury. Inaczej być może nie sięgaliby do nich tak chętnie, albo jeszcze chętnie korzystali ze streszczeń różnego rodzaju breków. Natomiast widzimy też, że nauczyciele poważnie podchodzą do tego, nawet w takiej zasadzie czysto emocjonalnej, angażując się gdzieś na jednym z portali społecznościowych. Jakiś uczeń zamieścił SMS-a swojej nauczycielki, prawda, dopinguje, mówi, że wszystko będzie dobrze i przypomina i wymienia uczniów z imienia, żeby nie zastali. Tak, tak, jestem przy telefonie. To jest jednak przeżycie nie tylko dla uczniów, ale i dla rodziców. Trzeba mieć świadomość, że tutaj dyrektorzy zaangażowani w arkusze, odbieranie ich, pilnowanie, żeby wszystko przeprowadzić zgodnie z procedurami, żeby to wszystko przebiegło. To jest ogromny, ogromny wysiłek, oczywiście przede wszystkim dla uczniów, ale też i dla dyrektorów szkół, dla nauczycieli. To jest ważne doświadczenie dla szkoły. Co się dzieje z uczniem, który zaspał, spóźnił się na egzamin? Wszystko zależy od tego, jak bardzo zaspał. Jeżeli zaspał, ale zdążył jeszcze dobiec przed rozdaniem arkuszy, to dyrektor może takiego ucznia na salę wpuścić. Natomiast jeżeli już arkusze są rozdane, to nie ma takiej możliwości. Jeżeli spóźnił się dlatego, że coś się wydarzyło, wypadek na drodze i będzie miał to udokumentowane, ktoś rzeczywiście potwierdzi, że takie coś miało miejsce, to wówczas w dniu egzaminu trzeba to pilnie zgłosić do okręgowej komisji. Jeszcze jest egzamin w czerwcu. Natomiast jeżeli ktoś zaspał, dlatego że zaspał, no to ma rok na spanie i wyspanie się przed kolejną maturą. I solidniejsze przygotowanie się do matury. Mówimy o tak zwanym egzaminie dojrzałości. Pani Matura, Komisja Egzaminacyjna, rozumie tę dojrzałość. Co Państwo chcą uzyskać od przystępujących do egzaminu? Ja rozumiem tę dojrzałość tak, jak ona była rozumiana oryginalnie. Znaczy, to jest egzamin dojrzałości do podjęcia studiów wyższych. To nie jest egzamin dojrzałości świadczący, taka była jeszcze pełna nazwa. To nie jest egzamin dojrzałości życiowej, bo ja znam całą masę 40-latków, którzy dopiero zaczynają być dojrzali życiowo i rozumieć, na czym to wszystko tak naprawdę polega. Natomiast w przypadku dzieciaka, czy w przypadku młodego człowieka, który ma 18 lat, to jest dojrzały do podjęcia studiów wyższych i cieszą mnie głosy, które gdzieś dochodzą do nas z Polski, że coraz więcej uczelni określa w swoich wymaganiach rekrutacyjnych, że ten rekrutacyjny przedmiot to może być przedmiot wyłącznie na poziomie rozszerzonym, bo też temu te przedmioty służą. Przedmiot na poziomie podstawowym to jest pewien test, taki tak zwany przesiewowy, ma tak naprawdę tylko zablokować niejako drogę dostępu do studiów wyższych tym, którzy rzeczywiście jeszcze nie są na nią gotowi. Natomiast to nie jest egzamin dojrzałości do życia, to chwilę jeszcze potrwa. Rozpoczął się właśnie naturalny maraton. W tej chwili maturzyści zmagają się z egzaminem podstawowym z języka polskiego, z egzaminem pisemnym. Z pewnością do tego egzaminu, do matur jeszcze będziemy wracać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Bardzo dziękuję. Reklama. Teraz w Kauflandzie Lipton Ice Tea 1,5 litra jedynie 2,59. Proszę, pójdź do prania Ariel 22,49. Tylko 22,49. Weź kartę Bebek w Kauflandzie, zarejestruj.
Na dobry tydzień. Patrz, Barbara, 500 złotych taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 złotych. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel, to może być, całkiem... Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GT 4098. 500 złotych. To będzie Orange, tak, 532, 735, o, tutaj mam też. Tak. Kumulacja w Eurojackpot, 225 milionów złotych, losowanie już piątek. Czyli kolej tam 923, to jest, ale to jest internetowy numer i gdzieś tam... Też jest tak jakby odłożony ten numer 940. A nie, dobrze, to tutaj mówimy, nie da się. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wasze pamięć o niepokornych wydarzeniach. Zaraz tutaj jest tak, ja mam tutaj ten numer 940, nie, to nie, to lepiej pani nikt nie dzwoni na ten, bo on jest odłożony. 10:30, informacje dnia, Joanna Skrzypiec. Koncentracja, próba pamięci i walka z czasem. Dziś pierwszy dzień tegorocznych matur. O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin skończy się chwilę przed południem, a o godzinie 14:00 maturzyści otworzą arkusze z tego samego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W całej Polsce do egzaminu podchodzi prawie 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników, w tym uczniowie z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Może to kwestia tego, żeby uświadomić sobie, że to naprawdę nie jest koniec świata, że jakby maturę pisze każdy i każdy to jakoś przychodzi. Ja wczoraj spędziłam tak dzień, trochę posiedziałam nad nauką, obejrzałam jakiś film, tak żeby na spokojnie do tego podejść i już nie napędzać tej atmosfery. Teraz już nie ma jakby odwrotu i wyjścia i trzeba iść i zrobić to, co do nas należy. Gdzieś słyszałam, że dziady, ale co roku mają być dziady. Wszyscy tak mówią, więc bardzo prawdopodobne. Temat cierpienia na rozprawce. Tak strzelący, dawno nie było. To jest rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Sklepcy na Monowę. Wyniki egzaminów maturalnych będą znane 3 lipca. Żeby zdać, uczniowie muszą uzyskać 30% punktów z egzaminu. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma on ograniczyć liczbę podmiotów uprawnionych do składania skargi nadzwyczajnej. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, skargę nadzwyczajną złożyć może 8 podmiotów. Między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK. Zgodnie z projektem nowelizacji, skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko prokurator generalny. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym skierowano do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Czas na debatę przyjdzie po oficjalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej, tak mówiła w radiowej jedynce Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wrocławia. Posłankę PiS do debaty wezwał związany niegdyś z tym samym ugrupowaniem europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski. Obecnie ubiega się on o fotel prezydenta Wrocławia jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Zależy mi przede wszystkim na rozmowie z wrocławianami, mówi Mirosława Stachowiak-Różecka. Ja absolutnie jestem gotowa do debat, ale w pierwszej kolejności oczywiście do debat o Wrocławiu z wrocławianami. Natomiast nie mam ochoty służyć Kazimierzowi Ujazdowskiemu do uwiarygadniania go przed rektoratem Platformy Obywatelskiej, bo trochę można odnieść wrażenie, że Kazimierz Ujazdowski teraz szuka takiego punktu odniesienia, dzięki któremu będzie mógł udowodnić wrocławianom, wyborcom Platformy Obywatelskiej, że jest bardziej Platformą Obywatelską niż ona sama. Także musi mój były kolega z Prawa i Sprawiedliwości znaleźć na to inny sposób, inne rozwiązanie. Ja się na coś takiego nie piszę. Kazimierz Michał Ujazdowski po ogłoszeniu, że kandydatką PiS we Wrocławiu będzie Mirosława Stachowiak-Różecka, napisał na Facebooku, że czeka na debatę o Wrocławiu. Wybory samorządowe, przypomnę, jesienią.
Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej pozbawiła członkostwa Romana Polańskiego i amerykańskiego komika Billa Cosby'ego. Są oni pierwszymi artystami usuniętymi z szeregów Akademii na mocy przyjętego w grudniu ubiegłego roku tak zwanego kodeksu etycznego. Roman Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości. No to ścigany jest od 5 lat ile już, bo tutaj ścigają. Uciekł ze Stanów Zjednoczonych. A tak się zachowuje na widu kromy z tego telefonu. Stany Zjednoczone wielokrotnie stanowiły o tradycję reżysera. Jednak Polska i Szwajcaria, gdzie Polański bywa, odrzuciły wnioski. Z kolei Francja, gdzie mieszka, nie ma umowy ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji. Polański wielokrotnie próbował doprowadzić do zakończenia procesu bez konieczności osobistego... Proszę Państwa, człowiek jest potworem, bo ludzie nie przebaczą. Człowiek człowiekowi nie przebaczy. Uznany został przez sąd za winnego przemocy. Człowiek człowiekowi nie przebaczy. Andrzej Konstant. O gwałt obwiniało Cosby'ego ponad 60 kobiet. Wszystko wskazuje na to, że trafi za kratki i to na 30 lat. Hollywood wprowadza nowe standardy etyczne, aby oczyścić tę świątynię sztuki z atmosfery seksualnej przemocy. Małgorzata Kałuża... O, za późno, kochana! Nic na chama, nic na siłę. Przecież, żeby wyegzekwować z człowieka niedoskonałego, skażonego, zepsutego, to to nie jest tak łatwo. Coś wyegzekwować. Początek długiego, bardzo długiego majówkowego weekendu. Wielu Polaków postanowiło ten czas spędzić poza miastem, co potwierdzała przez chwilę sytuacja na polskich drogach. Było bardzo tłoczno, korki tworzyły się także na autostradach w okolicy Bramek. Jak jest teraz, o tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Gość Polskiego Radia 24. Przy telefonie Alwin Gajator, główny inspektor transportu drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Patrząc na ulicę na przykład Warszawy, można by odnieść wrażenie, że majówka trwa w najlepsze, jest spokój. To prawda, no, czy dobrze to pozwala? Zdecydowanie też, jeżdżąc po Warszawie przez te ostatnie kilka dni, zauważyłem, że ruch jest niewielki, nie ma korków. Wiele osób zapewne wyjechało na długi majowy weekend. A no właśnie, teraz w miastach jest dość spokojnie, ale to, co działo się kilka dni temu, to było wszystko inne niż spokój. Tworzyły się korki potężne, także na autostradach, na przykład w okolicy Bramek, bo Polacy tłumnie ruszyli na bardzo długi majowy weekend. Jak wygląda bilans tego, co wydarzyło się do tej pory? No to już takie podsumowanie, jeżeli chodzi o wypadki, ofiary śmiertelne, to takie podsumowanie poda zapewne policja już na koniec długiego weekendu. Niestety te statystyki, tak jak obserwujemy, są niepokojące. Jest wiele ofiar śmiertelnych na polskich drogach. Widać, że jednak nie wszyscy kierowcy wzięli sobie do serca apele policji, inspekcji transportu drogowego. I w niektórych miejscach rzeczywiście było niebezpiecznie, dochodziło do tragicznych wypadków. Inspektorzy transportu drogowego koncentrują się głównie na kontrolach tak zwanego ciężkiego transportu. Kontrolujemy ciężarówki, autobusy. W przypadku tutaj kontroli ciężarówek, no też niestety zatrzymujemy kierowców, którzy jeżdżą na tak zwanym podwójnym gazie, czyli mają alkohol w organizmie. Chociażby przykłady z Małopolski. Tam w ostatnich dniach zatrzymaliśmy aż 4 pijanych kierowców. Jeden miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany 2 maja na drodze krajowej nr 94. Kierowca z Ukrainy, który właśnie rozpoczynał przewóz, miał jechać z Krakowa na Ukrainę. Kolejny kierowca z Białorusi z 12-tonowym ładunkiem zatrzymany w Chyżnem. Jechał z Białorusi, poruszał się na Słowację i miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Więc no to są, można powiedzieć, kierowcy nieodpowiedzialni, którzy narażają nie tylko zdrowie, życie swoje, ale również innych użytkowników dróg. A co się może wydarzyć, jeśli taka ciężarówka, tak ogromny pojazd, czy kierowca straci panowanie nad tak ogromnym pojazdem, to chyba jesteśmy w stanie sobie niestety wyobrazić. Chociażby kolejne przykłady, przekraczanie norm czasu pracy. Też niestety takich kierowców zatrzymywaliśmy.
czy to na Dolnym Śląsku, gdzie zatrzymaliśmy kierowcę z Chorwacji, który jechał na zakazie, bo były ograniczenia okresowe w ruchu pojazdów ciężarowych, śpieszył się na prom, dodatkowo miał naruszenia czasu pracy, jechał po prostu zbyt długo. Kolejny kierowca z Polski, 134 km, przejechał ciężarówką, nie rejestrując czasu pracy. Potem włożył, co prawda, swoją kartę kierowcy do tachografu, ale jak kończył mu się czas pracy, czyli już powinien odpoczywać, włożył kolejną kartę do tachografu, tym razem kolegi próbował tak oszukać inspektorów, pojechał do Niemiec, wrócił, no i wpadł na kontroli inspekcji transportu drogowego, będzie się musiał liczyć z karą. Ciekawy przypadek też odnotowaliśmy na Śląsku, gdzie zatrzymaliśmy załogę dwuosobową. Jechali kierowcy z Hiszpanii, przewozili owoce i warzywa. Była załoga złożona z dwóch kierowców z Portugalii. Okazało się, że również tutaj były manipulacje na czasie pracy kierowców. Mieli przekroczone normy czasu pracy i do kontroli okazali, zamiast też swojej karty, okazali kartę płatniczą z chipem połączonym z chipem kierowcy. Próbowali tak oszukać inspektorów. Okazało się, że były tam również spore przekroczenia. Więc niestety zatrzymujemy sporo przemęczonych kierowców, a przemęczony kierowca na drodze jest równie niebezpieczny, taki kierowca ciężarówki, jak kierowca nietrzeźwy. Niestety również rejestrujemy przekroczenia prędkości. No właśnie, bo na to często narzeka policja w odniesieniu do kierowców samochodów osobowych. Dla Państwa okazuje się to również problem. No też, ja przypomnę, że Inspekcja Transportu Drogowego zarządza całą siecią fotoradarów, które postawione są w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Aktualnie obsługujemy ponad 430 tego typu urządzeń lokalizowanych przy drogach krajowych. No i niestety też tacy niechlubni rekordziści pojawiali się chociażby 27 kwietnia, początek weekendu majowego, w godzinach już nocnych. Na obszarze zabudowanym w miejscowości Jeżowe w województwie podkarpackim został zarejestrowany kierowca, który jechał 154 km na godzinę przy dopuszczalnej prędkości 60 km na godzinę, czyli to kwalifikuje się do odebrania prawa jazdy. Przekroczył prędkość o 94 km na godzinę. Kolejny przypadek 29 kwietnia, tym razem w obszarze niezabudowanym miejscowości Kieniska Wielkie w województwie zachodniopomorskim. Kierowca przy dopuszczalnej prędkości 70 km na godzinę poruszał się z prędkością aż 188 km na godzinę, więc no to są przypadki całkowite, są przypadki tak naprawdę kierowców, którzy zaniżają bezpieczeństwo na drodze. Nie kierują się tak naprawdę zdrowym rozsądkiem, bo przy takiej prędkości mogą doprowadzić naprawdę do tragicznego w skutkach wypadku i niestety tacy kierowcy często myślą dopiero po fakcie, jak dojdzie do tragedii na drodze, to mają niestety czas na przemyślenia, powinni myśleć wcześniej, zanim z taką prędkością, przed tym, zanim wsiadają za kierownicę. Przed nami fala pomajówkowych powrotów. Czy inspektorów na drogach będzie więcej? Czy będziemy prowadzili rutynowe kontrole zarówno dzisiaj, jutro, jak i w niedzielę. Tak jak powiedziałem, będziemy skupiali się na kontrolach ciężkiego transportu, ciężarówek, autokarów, ale również, tak jak już mówiłem w trakcie rozmowy, na drogach w cyklu 24-godzinnym pracują nasze fotoradary, odcinkowe urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz rejestratory przyjazdu na czerwonym świetle w tych miejscach niebezpiecznych. I te urządzenia pracują w trybie 24-godzinnym, więc w tych miejscach niebezpiecznych próbują tutaj studzić zapał kierowców. Zdecydowanie przez ostatnie lata spadła liczba popełnianych wykroczeń, natomiast niestety w czasie takich na przykład długich weekendów, kiedy jest ładna pogoda,
to nadany wzrasta około kilkanaście procent. No, co jest niepokojące oczywiście, dlatego apelujemy do kierowców o to, żeby w czasie powrotów z tej długiej majówki zachowali zdrowy rozsądek, żeby jeździli zgodnie z przepisami. Mamy jedno zdrowie, jedno życie i wszyscy chcą bezpiecznie dotrzeć do domu, więc nie należy szarżować, należy przestrzegać przepisów. Nie daje mi się zwieść, dobra pogoda wcale nie musi być sprzymierzeńcem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Alvin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego. Dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. Temat w naszym studiu Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o nowej liście leków refundowanych, która funkcjonuje od 1 maja. Ministerstwo opublikowało tę listę, na której znalazły się m.in. nowe leki na raka płuca i raka nerki, a także chłoniaka. To dobra informacja, wyczekiwana informacja. To kapitalna informacja i wyczekiwana od dawna. Już teraz możemy powiedzieć, że już w październiku ubiegłego roku na spotkaniu z przedstawicielami kilkunastu organizacji pacjenckich zapowiedziano nam, jaka będzie sekwencja, jeżeli chodzi o działania w resortu dotyczące udostępniania terapii polskim pacjentom onkologicznym i okazuje się, nie ukrywam, że jest to sytuacja trochę dla nas nowa, bo często nam wiele obiecywano, a nic się nie wydarzało. Obiecano nam wtedy, że dla kolejnych grup pacjentów onkologicznych to te terapie będą udostępniane. I miał to być rak prostaty, właśnie rak płuca, rak nerki i kilka innych i wszystkie zostały, znaczy wszystkie obietnice zostały dotrzymane, więc z naszej perspektywy jest to zupełnie nowa jakość. Jakie grupy pacjentów dotyczą te zmiany? Te zmiany obowiązujące od 1 maja dotyczą kilku tysięcy pacjentów, znaczy niewiele, znaczy i wydaje się, że jest to ostatni obszar terapeutyczny, w których w onkologii, w których te zmiany dotyczą tak wielkiej liczby pacjentów, bo o jakim nowotworze my mówimy? Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem w Polsce. W dodatku mówimy o lekach tak zwanej pierwszej i drugiej linii, czyli te, które są podawane na początku, tak? Czyli są też skierowane do największej grupy chorych. Więc mówimy o dobrych kilku tysiącach pacjentów tylko z rakiem płuca. Mówimy o tysiącu pacjentów z rakiem nerki i o kilkuset osobach z chorobami hematologicznymi. Tutaj mówimy o chłoniakach. Więc te zmiany są absolutnie gigantyczne. Znaczy rak płuca był ostatnim z czterech najczęściej występujących nowotworów, dla których w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dokonano w zasadzie rewolucji, jeżeli chodzi o udostępnienie terapii. I to nie jest kwestia opinii faktów. W ciągu ostatnich 22 miesięcy zrefundowano więcej terapii przeciwnowotworowych niż przez ostatnich wiele lat. Znaczy to jest absolutny przełom, a ta majowa lista jest takim dopełnieniem. Natomiast rak mózgu złośliwy. To nie jest tak, że powinniśmy otwierać szampany, znaczy jest bardzo wiele. Za chwilę porozmawiamy o tym, czego jeszcze potrzeba, ale na chwilę skupmy się jeszcze na liście. Mianowicie, co ta zmiana oznacza dla pacjentów? Jak ona wpływa na ich funkcjonowanie? Dotychczas było tak, że jeżeli niestety pacjent miał zaawansowanego raka płuca, czyli takiego, który niestety już dał przerzuty, był leczony w sposób, nazwijmy to, staroświecki. W takim sensie, że były to leki dopuszczone do obrotu w latach 80. klasyczne chemioterapeutyki, które nie tylko mają ograniczoną skuteczność, ale też dużą toksyczność. Znaczy to leczenie w latach 80. To leczenie charakteryzuje się dużą toksycznością. Znaczy to jest takie stare leczenie onkologiczne, które kojarzy nam się z bardzo dużymi dolegliwościami dla pacjenta. W tamtym czasie przecież farmakologia się rozwinęła, prawda? Tak, znaczy te leki, które teraz weszły do refundacji, to nie jest tak, że one też pojawiły się wczoraj, one pojawiły się już kilka lat temu, natomiast dopiero teraz polscy pacjenci będą mogli z nich skorzystać. Ich największą zaletą jest to, że są skuteczne. Co to oznacza? Pacjent, którym zostaną podane te nowe leki w raku płuca, przypominam, że jest to jeden z najbardziej złośliwych typów choroby nowotworowej, może żyć nawet dwukrotnie dłużej niż do tej pory, czyli na przykład żyć 3 lata z zaawansowaną
chorobą nowotworową w raku płuca. Znaczy to jest coś, znaczy w sensie terapeutycznym jest to przełom. I w końcu z na raka umierają, bardzo dużo ludzi umiera, my się nie mówimy, teraz tak nie leczą. W raku nerki ta skuteczność jest również czymś zdecydowanie innym niż tym, co było dostępne dla polskich chorych do tej pory w ramach tego, co oferował nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Pan powiedział, że ta nowa lista leków refundowanych to jest po pierwsze dopełnienie, przy okazji również zmiana jakościowa, zmiana wręcz rewolucyjna, ale czego dotyczy to ale? To ale dotyczy dwóch spraw. Po pierwsze, to nie jest tak, że ta majowa lista powoduje, że polscy pacjenci onkologiczni w ogóle są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a to jest uprawnienie wynikające z ustawy o prawach pacjenta. Niestety jest bardzo wiele obszarów terapeutycznych, gdzie te zapóźnienia jeszcze występują. Niestety są to często zapóźnienia spore. Tutaj najgłośniej chyba swoich praw domagają się pacjenci z chorobami hematologicznymi. Niestety w bardzo wielu nowotworach, no właśnie krwi, ta dostępność jest wciąż niewielka. Przypominam, że w hematologii to jest tak, że jest lek albo nic, dlatego że w innych typach choroby nowotworowej często coś można wyciąć, można stosować radioterapię, natomiast w hematoonkologii to leczenie farmakologiczne to jest niemalże wszystko. Więc tutaj są jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Druga rzecz, i ona dotyczy takiej trochę bardziej struktury systemu opieki onkologicznej. Nawet gdybyśmy zrefundowali wszystkie leki świata w Polsce, to jednak wciąż ta skuteczność opieki onkologicznej w Polsce nie będzie taka, jak nie tylko w państwach zachodnich, ale i innych państwach regionu. Niestety to, że polscy pacjenci będą mogli korzystać z tych nowoczesnych terapii, nie oznacza, że będziemy ich wcześniej diagnozować. Nie oznacza, że w przypadku na przykład raka płuca większy odsetek pacjentów będzie mógł poddać się operacji, która często prowadzi do wyleczenia, znaczy jest drogą do wyleczenia. Więc życzylibyśmy sobie, żeby w ślad za tymi decyzjami dotyczącymi dostępu do bezpiecznych i skutecznych leków też podążały zmiany. Złośliwy rak mózgu, ludzie chorują. Państwo zobaczą przecież, jak taki człowiek zapadnie na choroby, na raka. To jego nic nie interesuje, tylko to chciałby wyzdrowieć. A nie ma ludzi takich, którzy... specjalistycznych ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi, które pozwoliłyby, dla których są dowody naukowe, że ich powołanie powoduje znaczące zwiększenie skuteczności walki z rakiem piersi. I o ile ten standard leczenia raka piersi w sensie rośnie dostępności terapii rośnie, to jeżeli chodzi o organizację, wciąż jesteśmy w lesie. A z czego wynikają te problemy organizacyjne? Jakie one są natury? Po pierwsze, takim największym problemem polskiej onkologii jest to, że diagnozujemy późno. Niestety, jeżeli chodzi na przykład o raka piersi, tych miejsc, w których kobieta rozpoczyna swój proces diagnostyczny jest wiele. To nie są tylko ośrodki onkologiczne, to są lekarze rodzinni, którzy na przykład w Polsce nie chcą wystawiać tych kart szybkiej diagnostyki leczenia onkologicznego. Są ginekolodzy, którzy też odsyłają do swoich kolegów z innych dziedzin. Znaczy niestety ten proces diagnostyczny często trwa zbyt długo. Po drugie, jest tak, że w przypadku bardzo wielu nowotworów jest tak, że pacjenci do ośrodka mają daleko. A Amerykanie zbadali, że jeżeli pacjent ma do ośrodka 80 km lub więcej, to później rozpoznaje się ogólnie w społeczeństwie chorobę nowotworową. A niestety jest tak, że w wielu przypadkach to leczenie jest nadmiernie scentralizowane. Więc tych problemów jest bardzo wiele. My prowadzimy z Ministerstwem Zdrowia rozmowy na temat no właśnie chociażby powołania tych ośrodków specjalistycznych dla raka piersi. Też toczą się prace w Narodowym Funduszu Zdrowia nad ośrodkami leczenia raka płuca. Natomiast rządzenie polega na tym, żeby podejmować decyzje, a nie prowadzić pracę. Na biurku pana ministra Szumowskiego jest właśnie do podpisania taki projekt rozporządzenia, który mógłby zostać skierowany do konsultacji publicznych dotyczących właśnie tych ośrodków leczenia raka piersi. No niestety to ten projekt tego podpisu musi się doczekać. Więc ta majowa lista to jest absolutny sukces. Trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. To jest rewolucja dla tysięcy pacjentów onkologicznych. Natomiast takie substancjalne problemy polskiej onkologii wciąż występują i nie wydaje się, żebyśmy szybko mieli sobie z nimi poradzić, jeżeli nie będą podejmowane odpowiednie decyzje. Mówimy o problemach strukturalnych, mówimy o podejściu
wyjściu. Z jednej strony polityków, z drugiej strony także środowiska lekarskiego, no ale są też pacjenci, czy potencjalni pacjenci. To jak oni się zachowują, to jest również istotne, prawda? To czy oczywiście, że tak, to znaczy... To my, czy niekoniecznie? To znaczy, to jest tak, że my... Niestety jest tak, i to zachęcam słuchaczy do przyjęcia tej wiadomości, że my też w pewnym sensie odpowiadamy za swoje zdrowie, dlatego że pokutuje u nas takie poczucie, że składamy się wspólnie na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia i w zasadzie tutaj nasza rola się kończy. Niestety nie. Przypominam, że jeżeli chodzi nie tylko o raka płuca, ale też o wszystkie choroby nowotworowe, głównym czynnikiem jest tutaj palenie tytoniu. Amerykanie odnieśli spektakularny sukces, jeżeli chodzi o leczenie raka. W zasadzie jest to pierwszy kraj na świecie, który rok do roku obniżył liczbę zgonów z powodu raka, dlatego że obniżył się odsetek osób palących. A u nas na przykład, o ile mężczyźni rzucają palenie, o tyle statystyki pokazują, że na przykład kobiety w Polsce... Amerykanie są do rzeczy. Uprzejmie proszę, panie, o rozważenie, czy przypadkiem nie warto byłoby dla zdrowia tego nałogu rzucić do pacjenta. Dziecku mówiłam, że nie pan papierowy, to jest to niepełnosprawny, no to przecież on nie rozumie, ale przestał palić. Ale psychiczne, no całkiem, to nie. Do wzrostu. A występowaniem chorób nowotworowych im będziemy... No na myśl, jak ona pali papierosy, to ona jest najmądrzejsza. Nie dość, że nie rozwiniemy choroby nowotworowej, znaczy jest większa szansa, to jeszcze pacjenci, którzy mają odpowiedni wskaźnik BMI, lepiej się leczą. Więc tutaj też bardzo wiele po naszej stronie. Natomiast jeszcze tutaj taki apel do środowiska lekarzy rodzinnych, bo już sezon grypowy za nami. I wydaje się, że te oblężenia przychodni się skończyły. I to zarówno do pacjentów, jak i lekarzy rodzinnych. Być może, jeżeli już ta fala się przetoczyła przez przychodnie, proszę, abyście państwo i pacjenci pytali, a lekarze też podjęli ten wysiłek, żebyśmy się zastanowili, czy wszyscy obywatele przechodzą przez badania przesiewowe odpowiednie dla ich wieku. W przypadku kobiet jest to cytologia czy mammografia, w przypadku wszystkich obywateli jest to na przykład kolonoskopia. Te badania naprawdę pozwalają wykryć chorobę nowotworową na wczesnym etapie. Są one finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety zgłaszalność na te badania jest bardzo niska, nad czym niezwykle bolejemy. I naprawdę to jest tak, że wcześniej wykryta choroba nowotworowa może być wyleczona w ogóle. Tak, znaczy rak może być z nami tylko przez moment i będzie później tylko wspomnieniem. Jeżeli wykryjemy go za późno, to wtedy naszym celem jest przedłużenie życia. Dzięki właśnie takim lekom, jak te wprowadzone od maja, możemy walczyć z tą chorobą rozwiniętą dłużej, natomiast te leki nie prowadzą do wyleczenia. Więc zachęcamy wszystkich do wzięcia odpowiedzialności. Niech dłużej cierpiała. Czy ma pan wrażenie, że świadomość w Polsce, świadomość pacjentów, potencjalnych pacjentów się zmienia? To jest temat trudny. Choroby nowotworowe to jest temat skomplikowany i nie do końca przyjemny. Narosło wokół tego tematu bardzo dużo różnego rodzaju mitów i stereotypów. Wolimy tego tematu chyba jednak unikać, wychodząc z założenia, że to nas nie dotyczy. Na pewno dużo się zmienia. Natomiast to nie jest tak jak w innych państwach. Ja kiedyś mieszkałem w Skandynawii, rozmowa na temat przy stole, na temat profilaktyki chorób nowotworowych jest absolutnie czymś normalnym, a chyba w Polsce dosyć nieosiągalnym. Siedzimy przy stole z rodziną, tak. Rozmawiamy o raku. Tak. To znaczy, czy wykonaliśmy wszystkie badania. Jest to coś absolutnie, to nie jest tak, że łamiemy pewne tabu. Więc na pewno jest tak, że w sensie świadomości społecznej dużo mamy do zrobienia. My i inne organizacje pacjenckie robimy wszystko, co możemy. Natomiast to, co naprawdę byłoby potrzebne, żeby te wszystkie tabu przełamać, znaczy wiedzę się pozyskuje z dwóch miejsc. W domu i w szkole. W domu nie każdy ma lekarza. Więc wydaje się, że wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach byłoby czymś ze wszechmiar pożądanym. Rzecznik praw pacjenta wspólnie z dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego też prowadzały rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, aby w ramach lekcji WOS-u też wprowadzić informacje, jak poruszać się po systemie, bo często jak patrzymy na system ochrony zdrowia z odległości, on może przerażać. Więc na pewno jest tak, że jeżeli postawimy na zdrowie publiczne, czyli to właśnie, żeby zapobiegać, to pewnie to tabu będzie się zmniejszać. Natomiast jest jeszcze jedna ważna sprawa. Jakiś czas temu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym obroniono doktorat, w którym pani doktor, bo obroniła się skutecznie, pokazała, że 1
czwarta pacjentek z nowotworami kobiecymi po podjęciu leczenia chirurgicznego, czyli te, które się decydują na to, żeby się leczyć, niestety nagle nam system znika. I to jest właśnie miara tego, że boimy się raka. Jeżeli wszyscy będziemy podchodzić trochę na większym luzie, ale z odpowiedzialnością, na pewno tę sytuację zmienimy. Do czego zachęcam Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Onkologicznej Oliwia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w plastrach 50% taniej, 3,59 za 360 gramów. Żel do prania Ariel, aż 40 prac, o Jezu, o Jezu, 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 chyba się rozpędziło dziedzic, bo się rozpędziło w oczy. Ojej, jak się rozpędziło, a już z tej Lidla to zareklamuj albo ci zapłaci. A Jezus, naprawdę. Rzeczywiście. Boże. No i co? Nie wyczułoby wszystkich Polaków. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają zdecydowaną większość w Senacie, zapowiadają, że zaproponowany przez prezydenta termin referendum będzie jeszcze konsultowany w parlamencie. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że napisze list do burmistrza Jersey City w związku z planami przeniesienia pomnika ofiar katyńskich. Stanisław Karczewski mówił w TVP Info, że w liście wyjaśni burmistrzowi, dlaczego ten pomnik jest tak ważny dla Polaków. Ja myślę, że Polonię też zjednoczy właśnie ta sprawa i że Polonia jednym językiem, jednym głosem i głośno będzie domagała się tego, żeby ten pomnik tam pozostał. My również z Polski będziemy ten głos bardzo starannie i bardzo wyraźnie wysyłać. Przeciwko przeniesieniu pomnika protestuje także Polonijna Rada Konsultacyjna. Jej zdaniem pomnik przeniesiony w inne miejsce, wbrew woli fundatorów, nie będzie spełniał swojej roli. Pomnik, przypomnę, został wzniesiony dla uczczenia 22 tysięcy oficerów polskiej armii, policji i straży granicznej, pomordowanych w czasie II wojny światowej na rozkaz Stalina przez sowieckie NKWD. O planach przeniesienia pomnika i budowie w jego miejscu parku poinformował kilka dni temu na Twitterze burmistrz Jersey City Stephen Fulop. Rządzący na Węgrzech Fidesz chce zmienić konstytucję, aby na terenie kraju nie można było przymusowo relokować imigrantów. Tak wynika z oświadczenia nowo wybranego przewodniczącego frakcji Mate Kocisa. Chodzi m.in. o możliwość blokowania unijnych uzgodnień w tej sprawie. Rząd pod przewodnictwem Viktora Orbana chciał już w przeszłości taką poprawkę do konstytucji wprowadzić. Jednak wówczas nie otrzymał wymaganej większości 2/3 głosów w parlamencie. Teraz koalicja rządząca pod wodzą Viktora Orbana ma w parlamencie konstytucyjną większość i może samodzielnie zmienić konstytucję, więc wraca do tematu. Frakcja Fideszu w czasie dzisiejszego posiedzenia poprosiła o kontynuację prowadzenia debat nad pakietem ustaw Stop Soros. Proponujemy także, aby antyimigracyjna poprawka do konstytucji została ponownie przedłożona parlamentowi. Jest to poprawka do konstytucji, która w 2016 roku nie została przyjęta z powodu zdradzieckiej polityki Jobbiku. Na pierwszym posiedzeniu nowej frakcji Fideszu Kocis... Tych zdrajców jest tutaj tyle, że... ...propozycję dotyczącą kontynuowania debaty nad pakietem antyimigracyjnych ustaw pod nazwą Stop Soros. Jej celem ma być ograniczenie organizowania nielegalnej imigracji. Niedługo odbędzie się tutaj spotkanie przedstawicielskie grupy 11 państw przyjaciół polityki spójności, gdzie Polska będzie konsultować swoje stanowisko w sprawie porządku z innymi państwami i prezentować nie nasze stanowisko dotyczące tego, jak te kwestie budżetowe powinny być rozwiązane. Ale chcę powiedzieć tak, będziemy działać dyplomatycznie w tej kwestii, ale też krytyka spada ze wszystkich stron. Na komisarza Oettingera chcę powiedzieć, że ona nie zawsze jest do końca uzasadniona, bo to jest próba połączenia wody z ogniem. My to widzimy i trzeba też powiedzieć, że tutaj jest pewien pozytyw tego działania. Ten budżet zaproponowany może być podstawą do dalszych dyskusji. Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt budżetu przewiduje cięcia wydatków na politykę spójności w okresie 2021-2027 o 7% w porównaniu z obecną siedmiolatką. A w najbliższych tygodniach Komisja ma też zaproponować nową metodę obliczenia tych środków. Może to sprawić, że więcej pieniędzy popłynie na południe Europy kosztem Europy Środkowej i Wschodniej. Resort Zdrowia wprowadza stypendia dla pielęgniarek i położnych. To element większego programu, dzięki któremu absolwenci tych kierunków otrzymają pomoc w znalezieniu pracy i podyplomowe wsparcie szkoleniowe. Stypendia, jak napisał dziś nasz dziennik, mają być zachętą dla tych osób do pozostawania w wyuczonym zawodzie i podejmowania zatrudnienia w polskim systemie ochrony zdrowia. Ich wartość ma wynieść maksymalnie 2000 zł brutto. Stypendia będą wypłacane na czas cyklu szkoleń zawodowych przez rok. Warunkiem ich otrzymania będzie zatrudnienie na pełen etat w placówce leczniczej na terenie Polski. A w ocenie posła Krzysztofa Ostrowskiego z Sejmowej Komisji Zdrowia zachęty finansowe w postaci stypendiów to bardzo dobry pomysł. Zdrowia boryka się z dramatycznym brakiem pielęgniarek i położnych. O jeden z najniższych liczby pielęgniarek i położnych na 10 tysięcy mieszkańców w Europie. Każdy pomysł, który próbuje zaradzić się tej sytuacji, jest dobry. Tutaj jest jakaś formuła wypłaty świadczenia pieniężnego pod warunkiem pozostania w Polsce. Wiemy też, że statystyki, że ten okres, kiedy pielęgniarka czy położna kończy swoje wykształcenie, czy staje się na absolwentem, jest takim okresem dosyć przełomowym, bo często rezygnują ze swojego zawodu, często też wyjeżdżają za granicę. Tutaj forma dodatkowej pomocy, kwota 2000 zł, to nie jest mała kwota. Myślę, że może w sposób taki znaczący
zachęci do pozostania w zawodzie. Obecnie w wyłączonym zawodzie pielęgniarki lub położnej pracy nie podejmuje 40% absolwentów kierunków. Projekty stypendialne dla takich osób mają ruszyć z początkiem października bieżącego roku. Oznacza to, że pierwsze stypendie zostaną przyznane już w trzecim kwartale przyszłego roku. Akademia Szwedzka nie przyzna w tym roku literackiej Nagrody Nobla. W 2019 roku poznamy dwóch laureatów, w tym jednego za rok 2018, poinformowała Akademia. Decyzja ma związek z aferami w Akademii Szwedzkiej, które spowodowały masowe odejścia członków tej instytucji. Decyzja Akademii Szwedzkiej jest uważana za historyczną. W tym roku literacki laur nie zostanie przyznany po raz pierwszy od 75 lat. Poprzednio stało się tak w latach 1940-43 oraz w 1935, 18 i 1914 roku. Z liczącej pierwotnie 18 członków Akademii Szwedzkiej pozostało w niej już tylko 10 osób. W Akademii zaczęło brakować literaturoznawców, a większość członków to językoznawcy. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie i wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla trzech województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Temperatura od 16 stopni miejscami na północy i zachodzie do około 20 w centrum i 26-27 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północny w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe we Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Już dziś kolejny odcinek Westerplatte Młodych poświęcony przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Temat Oto ja, zaufaj mi. Goście programu, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Pamiętajcie, dziś godzina 18.15, telewizja Trwam. Zapraszamy również do audycji Czas Wzrastania w Radio Maryja o godzinie 21.30. Nie może Was zabraknąć. Apostolska Rodzina Radia Maryja. W tych dniach i tygodniach w naszej ojczyźnie wielkie wydarzenie. Młodzież zdaje egzaminy dojrzałości, matury. Modlmy się za tych wspaniałych młodych ludzi, za maturzystów, o pomyślność w zdaniu tych egzaminów, ale i każdego w przyszłości życiowego egzaminu z dojrzałości przed Panem Bogiem, Ojczyzną i ludźmi. Z modlitwą życzymy Wam, drodzy maturzyści, dobrych wyborów życiowych, także dobrych uczelni, z najlepszymi mistrzami na rozwój osobowości, na miarę najwybitniejszych, najszlachetniejszych w historii świętych i bohaterskich Polaków. Potrzebuję Was właśnie takich, ojczyzna i świat. I dla takich jest niebo. Tego Wam życzymy z całego serca. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Step
stypendia dla pielęgniarek. Nowe projekty Ministerstwa Zdrowia, które chce zachęcić absolwentów studiów pielęgniarskich do podjęcia zawodu. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć pielęgniarki? Szczegóły w naszym dzienniku. Cierpienie nie ma granic. Nasz dziennik rozmawia z siostrą Michaelą Rak, odznaczoną przez prezydenta Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Założycielka i dyrektor hospicjum imienia błogosławionego Michała Sobocki mówi o chodzi przed upadkiem. Pamięci Żydka, już za życia był legendą. Walczył z dwoma okupantami. Brał udział w prawurowej akcji na bank, pisze Leszek Żebrowski. Rozważanie na pierwszą sobotę. Spełni prośbę Maryi, zachęca nasz dziennik i zamieszcza tekst medytacji różańcowej. Dodatek dla dzieci. W ogrodzie Maryi, specjalnie dla najmłodszych, Joanna Wieliczka-Szarkowa przypomina postać niezłomnego rotmistrza Pileckiego. Dzieci mogą przeczytać również o walecznych batalionach. Ponadto zadania na maj i zabawy plastyczne. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochana Rodzina Radia Maria, Szanowni Państwo, dzięki którym powstało, a teraz otrzymuje wystrój. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II w Toruniu. Oto następna radosna wiadomość. W tych dniach jest montowana druga stacja historii Polski. Jest to płaskorzeźba mająca 70 metrów kwadratowych na zewnątrz sanktuarium. Przypomina zmagania z armiami docierającymi na Polskę i Europę. Przegraną bitwę pod Cecorą i zwycięski pod Chocimem i Wiedniem. Pierwsza stacja, która jest już od ponad pół roku, mówi o powstaniach listopadowym, styczniowym i cudzie nad Wisłą w 1920 roku. Rzeźbę wykonał pan profesor Wojciech Mendzelewski. Przygotowania są jeszcze dwie stacje. Mater Polonia, matka polska cierpiąca od dwóch totalitaryzmów ubiegłego wieku i zwycięstwa polskie. Wykonuje to artysta rzeźbiarz pan Tomasz Porębski. Wszystkie te płaskorzeźby są na płaszczyznach, za którymi są zewnętrzne schody do świątyń. Obecnie montowana jest płaskorzeźba wykonana przez artystów plastyków, panów Marka Pursę, Krzysztofa Skórę i Andrzeja Łapińskiego. Bóg zapłać za modlitwę, abyśmy jak najlepiej służyli Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, narodowi polskiemu, ale i wszystkim ludziom, aby jak najlepiej według woli Bożej rozwijało się sanktuarium. Bóg zapłać za pomoc i wykończeniu tego sanktuarium. Jak informowałem, nazwiska ofiarodawców tzw. cegiełek będą umieszczone na ścianach sanktuarium po zakończeniu całej budowli. Bóg zapłać za zrozumienie, współpracę. Jest się czym cieszyć. Razem możemy uczynić bardzo, bardzo dużo na chwałę Pana Boga i dla dobra ludzi. W 16 minut po godzinie 11 na antenie Radia Maria trwa czas spotkania w naszej rodzinie, do którego także zapraszam radiosłuchaczy. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej. 56 655 23 56 numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numer spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wraz z nami trwają. Życzymy błogosławionego czasu pośród tych obowiązków, które są naszym udziałem, czy to w domu podczas przygotowania na posiłku, czy to w pracy, czy to w drodze, czy to w chorobie, w cierpieniu, świętego krzyża. Też chcemy Was, drodzy, wspierać poprzez modlitwę, poprzez również towarzyszenie. Zapraszamy, abyście pozostali wraz z nami i ten czas chcemy rozpocząć również od pozdrowienia osób, które wspierają Radio Maria i dzieła przy nim powstałe. Naszą wdzięczność składamy ofiarodawcom z Pruchnika, a są nimi m.in.
Państwo Andrzej Anielakos, Pani Stanisława Kowalczyk, Państwo Emilia i Henryk Olszańscy, Państwo Ryszard i Romana Skupieccy, Pani Ruszula Dele, Pani Genoveva Volta, Pani Wanda Utulej, Pani Joanna Krzywomoc, Pani Halina Kurasz, Pan Damian Olejarz, Pani Maria Olejarz, Pani Władysława Wojtyło, Pani Józefa Kędzior, Pani Helena Kędzior oraz Pani Eugenia Kędzior. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Wznawia swoją aktywność i wypowiada się niby w ramach debaty publicznej jako polityk, ale o sprawach związanych z Warszawą i kontekst jest wyraźnie wyborczy. To moim zdaniem jest to kampania wyborcza i tu mamy problem, dlatego że jego przepisy są w tej chwili jednoznaczne. Kampania jest w momencie ogłoszenia, w tej chwili jeszcze nikt nie ogłosił daty wyborów, jeszcze go nie znamy, a prowadzi się kampanię. To jest trochę nieuczciwe, to jest nie fair wobec innych kandydatów. W ogóle ja powiem, że wydaje mi się, że też media stawiają sprawę trochę nie fair. Nie mówię tu do pana, bo akurat w radiu tego typu sytuacji nie słyszałem, ale w wielu mediach obserwuję takie hasło, czy takie postawienie sprawy, jaki kontra Trzaskowski.